Witam na moim kanale. Coś tu z zazdrością. O, może teraz złapię, złapa. To co, dzisiaj wróżba codzienna? Albo nie. Wybierzcie sobie kartę. Która karta? Ta. Siódemka kielichów odwrócona. No jakieś marzenia nie chcą nam się spełnić. My chcemy, ale jednocześnie coś się oddala. Ale muszą być niespełnione marzenia, to często jest takie... Marzenia tak mają, że nie zawsze się spełniają, ale trzeba marzyć i trzeba iść do przodu, bo kiedyś się uda. Chociaż ja wam nie życzę spełniania marzeń. Nie zawsze to jest takie proste, jakby było. Jedna karteczka, ósemka kielichów. To jest karta pokrewna księżycowi, więc ona oznacza chodzenie takie do przodu, myślenie. To bardzo dobrze koresponduje z tymi niespełnionymi marzeniami, ponieważ ta karta mówi o dążeniu ku przyszłości, o marzeniach takich związanych z księżycem, czyli może troszeczkę iluzjach, ale człowiek idzie do przodu, porzuca to, co ma i szuka czegoś nowego, bo te emocje nas gnają do przodu i ten księżyc nas hipnotyzuje i ciągnie, więc będziemy iść za tym, co nam się marzy. Czy to jest słuszne, czy nie, to trzeba. Taką moc ma księżyc i no co, jeszcze jedną kartę. O, dwie wyszły. Ciekawe. Tutaj jest piątka buław, czyli uniknięcie jakiegoś ryzyka, uniknięcie jakiegoś konfliktu, a przez to unikamy tego konfliktu, mamy dużo siły. Mamy dużo, tutaj jest siła, ona przedstawia kobietę, która głaska z lwa, która ma jakąś bestię obok siebie, bo ma tą siłę. Jesteśmy tak silnymi osobami, że nawet inni nie chcą się z nami konfliktować. I to jest bardzo dobre, bo ta siła, ta moc, ta energia w nas jest i czujemy się mocni na swoim miejscu, czujcie się, chłopaki, dziewczyny, bo ta moc jest bardzo dobrą kartą. Ona daje taką energię wewnętrzną, taką siłę, taką wytrwałość w dążeniu ku swoim planom. To co? Dziękuję i zapraszam ponownie.